Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Ponieważ w mojej szufladzie już od dawna nie było tematu związanego z systemem macOS, w dzisiejszym nagraniu postanowiłem wrócić do pytań, które do mnie nadsyłacie właśnie związanych z systemem macOS i trafiłem na bardzo fajne zapytanie związane o arkusz Numbers, aplikację Numbers i formatowanie komórek w tymże arkuszu kalkulacyjnym, więc aby nie przedłużać, po prostu przejdźmy sobie do Numbers. Mamy otwartą aplikację Numbers, więc zacznijmy od tego, jakie było pytanie. A pytanie dotyczyło, jak sformatować komórkę, tak aby w prawidłowy sposób wyświetlała ona wartości procentowe. Tutaj najlepiej będzie nam posłużyć się przykładem. Mam w tym momencie otwarty arkusz w aplikacji Numbers. Komórka nagłówka kolumny. Przejdę sobie komórka do nagłówka kolumny. Pierwszego komórka nagłówka wiersza nagłówkowego i posłużymy się takim przykładem z życia wziętym. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Wpiszę sobie komórka nagłówka kolumny. Czynsz w pierwszej kolumnie, w pierwszej komórce, w drugiej kolumnie wpiszmy sobie 2, kursor tekstowy na końcu komórka nagłówka kolumny. Kursor tekstowy na końcu tekstu. 2, komórka nagłówka kolumny. Komórka D1. Kursor tekstowy na końcu tekstu. Wielki Z. Zmiana. O. Komórka nagłówka. Dzięki temu, gdy będziemy w drugim wierszu poruszać się w lewo, w prawo, to VoiceOver będzie nam anonsował nagłówki kolumn. Tak? 2023. Wiersz numer 3. 2023. Zmianą. Wiersz numer 2. 2023. I powiedzmy, że w roku 2023 nasz czynsz wynosił 2024. Kursa tekstowy na końcu. Zmianą. I zmiana. Jak wygląda zmiana? No tutaj musimy wpisać sobie formułę. Ja nie będę was uczył edytor formuły, bo to jest teksto. Osobny temat. Po prostu wpiszę tą formułę. W tym wypadku formuła powinna brzmieć, jeśli dobrze kojarzę, C2. C2, komórka, minus. C2, komórka, minus. B2, minus. B2, komórka. Znak dzielenia. Znak dzielenia. B2. B2, komórka, bez nazwy 2023 850. I zobaczmy. 2024, zmiana o 0, 0,94117647058235, wynik formuły. Zobaczcie, jaki mamy wynik formuły, jakieś dziwne cyferki i tak dalej. I właśnie chodziło w pytaniu o to, jak zrobić, żeby ta wartość obliczona formułą była prawidłowo wyświetlana. W tym celu wychodzimy sobie tutaj 1, z interakcji 1, z tabelą, po idziemy za pomocą szybkiej nawigacji w prawo narzędzie formatowania, grupa, do narzędzia system, formatowania komórka, tabela, i tu mamy przycisk różne wyboru, opcje 1, typu tabela, komórka, tekst, przycisk wyboru, tekst 3, i tak dalej. Komórka, przycisk ponieważ wyboru, my chcemy formatować komórkę, klikamy sobie tutaj komórkę, zaznaczamy. System zaznaczone. I teraz idziemy tekst, w prawo znowu. Porządku, formatowanie, komórka, obszar przewijania. Mamy obszar przewijania, z którym wchodzimy w interakcję. I pierwszy przycisk, jaki tutaj się znajduje. 10, automatycznie. Format danych, przycisk. To format danych. Aktywujemy go i z rozwijanej system, listy wybieramy. Odliwa. Waluta, procent. Procenty. Procent. Wybrane. Poza formatowaniem. Wracamy. Tabela 1, 20 z interakcji. Wracamy z tytułu do naszej tabeli. 9. Kolumnę. Zobaczmy. Zmiana od 2024, 930. System 930 manowe, zł było w 2024 i zmiana wynosi ile procent? Zmiana o 9,41 bilionów 176 miliardów 470 milionów 588 235%. Wynik formuły. Czyli mamy informację, że o ileś tam procent, ale ta informacja jest jakaś kosmiczna. My chcemy zwykłą informację, taką procentową, jak znamy, że ileś tam, powiedzmy, dwa miejsca po przecinku, a nie tych miejsc 1500, więc ponownie tabelę, musimy poza, wrócić narzędzi, do... System, obszaru, narzędzie formatowania, w, narzędzia formatowania, komórka, tekst, obszar formatowania, komórka, obszar przewijania, w, tutaj dziesiętne. Mamy wybrane dane dziesiętne, ale ustalamy sobie... Autom, zawartość zaznaczona, dziesiętne, edycja tekstu. W polu edycyjnym mamy wpisane automatycznie, w, a my chcemy, żeby były tylko zaznaczenie dwa miejsca. Dwa. Po przycinku, więc poza edycję, poza formatowanie, komórka, porządkuj, przycisk tekst, przycisk komórka, zaznaczone, przycisk wypowiedzi, arkusz 1, w, arkusz 1, w, 2024, 2023, 850. 850 zł w jednym roku. 2024, 930. 930 w drugim roku, to o ile nam ten czynsz wzrósł? Zmiana o 9,41%, wynik formuły. O 9,41%. Żeby to było bardziej wiarygodne, to 2023, 850. I łatwiejsze do zrozumienia, to zobaczcie, w pierwszym roku pisze 100 zł, 2024, 930. W drugim 123, czyli o 23% powinno wzrosnąć. Zmiana o 23,00%, i wynik mamy formuły. Informację, że zmiana o 23%, o taki zapis i formatowanie nam chodziło. Tu możemy sobie oczywiście usprawnić to jeszcze, 2023, bo mamy kwotę 100, ale nie mamy
podanej waluty, a to też możemy sobie ustawić. Poza tabką za narzędzie formatowania. Wracamy do narzędzia formatowania. I zobaczcie tam, gdzie wybieramy sobie procenty. Teraz mam automatycznie, klikam i mogę wybrać walutę. Gdybym poszedł dalej w prawo, to możemy tutaj wybrać sobie złoty polski albo inną walutę, jeśli inna nas interesuje, ale my chcemy złoty polski, więc wracamy do arkusza, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Mamy 100 zł, a w 2024 123. I tu znowu możemy tą komórkę sobie sformatować, iść tam do zakładki i tak dalej, ale możemy też skorzystać z funkcji dostępnej w systemie macOS, czyli kopiowania styli. W tym celu po prostu ustawiamy się na komórce ze stylem, który nas interesuje, czyli tutaj złotówki. Naciskamy Command Option C. Kopiuj styl. Kopiuj styl. Przechodzimy na komórkę 2024-123, która tego stylu nie ma, a chcemy, żeby miała, i naciskamy Command Option V. Wklej styl. Wklej styl i zobaczcie, teraz mamy w 23 100 zł i w 24 123 zł, bo te dane złotówkowe zostały zmienione, więc 2023. Analogicznie jak sobie znowu wpiszemy 800 zł i 930 zł. Zmiana o 9,41%, wynik formuły. Zmiana o tyle a tyle procent. Jest to fajna rzecz, jeśli pracujecie sobie gdziekolwiek i musicie różne dane zestawiać, jeśli tworzycie sobie budżet domowy. Warto takie rzeczy wiedzieć. Oczywiście warto też dowiedzieć się, jak tworzyć różnego rodzaju formuły, ale to jest już temat na osobne nagranie. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za uwagę. Gdybyście mieli jakiekolwiek dodatkowe pytania do mnie związane z tym lub innymi odcinkami vlogów z mojej szuflady, to zapraszam do zadawania tych pytań i komentowania, a na dzisiaj już serdecznie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych nagrań vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko, Piotr Witek.